Cześć, witajcie. Witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj, tak jak obiecałem w poprzednim filmie, testujemy nasz agregat bezorkowy naszego Landstala. Tutaj już troszeczkę sobie nim popracowałem, żeby sobie go ustawić, wyregulować. No i powiem wam, że fajnie to wszystko pracuje. New Holland na pewno ma co z tym robić, z tym sprzętem. Trzyma go. Także tutaj, jak widzicie, te łapeczki odkręciliśmy, bo to praktycznie nie byłoby możliwości z tymi bocznymi ścinaczami jakkolwiek tu pracować tym sprzętem. Także to wszystko zostało zdjęte. No i tak się właśnie prezentuje to już w takim efekcie końcowym. Naprawdę bardzo fajnie pracuje. Zaraz w sumie zobaczycie. Także tutaj obciążnik to na 200, bardzo fajnie go trzyma. Taki zestaw, słuchajcie, idealnie to wszystko się komponuje i spełnia swoją funkcję. Dobra, siadamy. No i co, lecimy. Powiem wam naprawdę, ciągnik ma co robić. 150 koni, a trzyma bardzo, bardzo mocno. Tak to wygląda. Naprawdę bardzo fajnie to miesza ten agregacik. No i to wszystko na te graczki na podwójnych sprężynach są. Także z tego co widzę, jak natrafi na jakiś kamień, to praktycznie jest ułamek sekundy i z powrotem wraca to wszystko z powrotem w ziemię, cała graczka. Także fajny system. No już przy takim agregacie to obowiązkowe, słuchajcie. Tutaj prowadzimy uprawę na około 25 cm. Także wystarczy, myślę. Ale tak, żeby głębiej zrobić, no to już tutaj by było ciężko. Bo przy 25 go naprawdę go mocno trzyma. Także głębsza uprawa 30 cm, no to już jakiś ciągnik by się przydał większy. Z 200 koni to tak lekką ręką, słuchajcie. Ale źle to nie wygląda. Myślałem, że tu będzie więcej pierdzielenia, regulowania. Także nie jest to jakoś nie wiadomo jak trudne w obsłudze. Tutaj rozwoziliśmy obornik. Jeżeli chcecie zobaczyć film z obornika, to zapraszam na film z całej akcji. Link macie podany tutaj u góry. Także również serdecznie zapraszam na vlog. A dzisiaj, słuchajcie, musimy to wszystko przykryć, tak? Żeby nam ten azocik nie wyparował. Wszystko zostało w ziemi. No i skimerek jest przepalany. New Holland wczoraj miał taką małą rozgrzewkę po zimie, no a dzisiaj już ma naprawdę kawał konkretnej, solidnej roboty z tą maszyną. Ale co, musi pracować, musi. I tak naprawdę, słuchajcie, ten przejazd z kimerem i sprawa z orką, z oraniem pola jest załatwiona. Także tutaj jedyne co jeszcze będzie, na pewno mocznik siany,
ale to tak myślę tydzień, półtora przed siewem kukurydzy. No i ten mocznik by pasowało czymś przykryć, także myślę, że sobie tak płyciutko bardzo jeszcze tutaj muśniemy talerzówką po tym, żeby ten mocznik przykryć. No i bezpośrednio będzie siew, tak? Siew kukurydzy. Ziemia jest fajna, wilgotna, także tutaj nie przesuszamy jej w żaden sposób. Wilgoć pod spodem zostaje, także fajna sprawa. Zobaczymy, słuchajcie, jestem bardzo ciekawy efektu, jak to będzie plonować właśnie na tym systemie uproszczonym. Wydaje mi się, że będzie wszystko ok. Wilgoć w glebie zachowana, próchnica, wszystkie składniki łatwo dostępne, nie przykrywamy tego głęboko. Także co ma nie być plonów. Ale aż czuć, jak nieraz czasami go tak mocniej przytrzyma ten ciągnik, także tutaj ta warstwa płużna jest fajnie przebijana tutaj przez te graki. To da się wyczuć jadąc ciągnikiem. Mamy pewność, czy to wszystko ładnie wchodzi w ziemię. No i nam zrusza, tak, tę warstwę płużną, to wszystko. Także nie będzie żadnego sklepienia od spodu, więc naprawdę fajnie. Trochę nam się po tym oborniku ślizga, bo wiadomo, jak się obornik rozrzuci, to wszystko się trochę, te koła się ślizgają jeszcze przy takiej ciężkiej uprawie, ale to na 200 obciążniczek, słuchajcie, również robi swoje. Ciągnik jest dociążony, także idzie do przodu, aż takiego mocnego poślizgu nie ma na kołach. Fajnie, naprawdę super. Jak na razie jestem bardzo zadowolony z tej maszyny. I tak jak mówiłem, no zobaczymy po 100 hektarach, jak uprawi sobie 100 hektarów, jak się będzie czuła i wtedy będzie można taką bardziej sensowniejszą, słuchajcie, opinię wystawić na temat tego sprzętu, ogólnie na temat firmy. Także dzisiaj taki pierwszy testowy, typowo testowy wjazd w pole. Ale już wszystko, regulacje złapaliśmy. Tutaj było szpikulcem nawet mierzone, 25 cm jest dokładnie, 25 cm jest ziemia spulchniona pod spodem. Także spełnia to wszystko swoją funkcję. Może otworzę jeszcze szybę, było lepiej widać. Także prawdopodobnie mi nie będzie słychać, więc tutaj zobaczcie sobie trochę, bo przez tę brudną szybę to tu za dużo nie zobaczycie. Chyba nic nie jedzie. Dobra, przejeżdżamy. Ciach do góry. Jak widzicie, te skrajne graczki mają takie poszerzone te górne osłony Redlic. Myśleliśmy, że będzie z tym mały problem, że będzie po prostu robiło dziury, tak? Ale z tego, co widzę, to wszystko, nic tutaj, żadnych dziur nie robi.
Także tu nie będziemy tego zmieniać. Jak jest, tak jest. Jedyne co tutaj też regulowaliśmy, no to delikatnie talerze te boczne rozsunęliśmy, żeby ładnie to zagarniały. To co właśnie ta ostatnia skrajna redlica odrzuci, ale po tym ustawieniu ładnie to wszystko zgarnia. Jest równiutko na polu, nie ma żadnych brust, żadnych takich tutaj wzniesień, górek. Także fajnie to wszystko wygląda. Ja tutaj właśnie, tak jak mówiłem, sobie jadę na blokadzie. Tutaj w tej wersji New Hollanda mamy automatyczną blokadę, czyli no, po skręcie kołami ona się rozłącza. Nie trzeba tutaj wajchować. No i trzymam mu tak 1600-1700 obrotów. Jadę gdzieś z tak prędkością 7,5, że w zupełności wystarczy. Troszkę większe obroty, żeby wiadomo, jak go troszeczkę przytrzyma, żeby nie tracił obrotów, żeby nie miał ciężko. No i jakoś to idzie, słuchajcie, jakoś to idzie, nie jest źle. Pogoda również dzisiaj ładna. Także nie wiem, czy dzisiaj nie zaczniemy również rozwożenia gnojowicy. Akcja gnojowica będzie, ale to może po południu dopiero. No bo wiadomo, tutaj na pierwszym miejscu było przykrycie tego obornika, żeby tam nam nie parowało to. A po południu, no to coś się tam pomyśli. Robota na pewno zawsze jest, także tu się nie trzeba martwić. Trochę pracy odeszło przy hodowli, ponieważ już nynasy pojechały wczoraj wszystkie, 150 sztuk, tak jak mówiłem w poprzednim vlogu. I teraz jedyne co, no to musimy wyczyścić tam wszystko, te obory, ruszta wyciąć ładnie karczerem. Z tej starej już z jednej części był wczoraj wypchnięty obornik, ale jeszcze w tej środkowej części trzeba ładnie to wszystko wyrzucić, niestety ręczno, ale to tam przy okazji, po pracach właśnie takich polowych, to się zdąży na spokojnie zrobić wszystko. Także już pola ubywa szybko. Nawet w sumie nie liczyłem, ile czasu to nam się udało zrobić. O, trochę słuchajcie, grzebie delikatnie. Ślizga mi się pod tym oborniku, trochę ślizga się. Ale idzie. Także po dzisiejszym teście mogę śmiało powiedzieć, że 150 koni tutaj do uprawy do 25 cm to jest akurat. Myślę, że tak nawet jakby się chciało trochę głębiej zrobić, by trzeba było trochę wolniej pojechać, ale to 25 cm, słuchajcie, to jest tak optymalnie. Tutaj orek praktycznie my nigdy głębszych nie robiliśmy jak 25 cm. Bo po co? Nie przesuszało się gleby. Och, słuchajcie, on to normalnie jak wcisnę sprzęgło, to mi dęba staje, ten ciągnik. Także tu można sobie wyobrazić, jak bardzo go trzyma ten agregat.
No i dobra, dojechaliśmy do końca. Wyjdę wam tutaj, pokażę. Jak to wygląda zanurzone w ziemi. Także jak widzicie, jest dosyć niziutko. Tutaj te redlice głębokawo są. Także tutaj fajnie to wszystko jest spulchnione. Nawet czuć, tu się wszystko się zapada tam gdzie idą redlice. Właśnie prętem sobie mierzyliśmy, że było 25 cm. I myślę, że tak będzie optymalnie. Jakiejś większej filozofii, słuchajcie, nie ma z ustawianiem tego sprzętu, typowy taki gruber. No i co, jak na razie wszystko pracuje, nic się nie urwało. Także to pole dokończę. I prawdopodobnie po południu się będziemy brali za gnojowice. I później jakieś orki będą również, jak pogoda na to pozwoli. Gdy będziemy cały czas działać. W tym vlogu to będzie na tyle. Ja dokańczam pole i widzimy się w następnym vlogu. Cześć, trzymajcie się.